Cześć, Michał Koper, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną ekspresową prasóweczkę bokserską, którą zaczniemy sobie dziś, drodzy Państwo, od pojedynku, który rozegrany zostanie 7 grudnia na gali w Kanadzie, a w pojedynku tym zmierzą się Jamil Alberto Peralta i Ryan Rosicki. W stawce będzie pas WBC kategorii junior ciężkiej w wersji interim, czyli w wersji tymczasowej. No i wynik tego pojedynku być może będzie miał spory wpływ na sportową przyszłość Michała Cieślaka, który aktualnie jest trójeczką w rankingu challengerów Federacji WBC w wadze junior ciężkiej. No a nad nim są sklasyfikowani tylko Rzeczeni, Peralta i Rosicki. Dlaczego oni się biją o pas w wersji tymczasowej? Ano dlatego, że posiadaczem pasa w wersji pełnej, tym czempionem Federacji WBC w junior ciężkiej, jest aktualnie Noel Gevor, a.k.a. Noel Mikaelian, zawodnik promowany przez Dona Kinga, kiedyś potężnego promotora, który aktualnie znalazł się na peryferiach bokserskiego biznesu, nie ma kontraktu z żadną telewizją, natomiast ma układ jeszcze w federacjach i czasem sobie jakiegoś mistrza świata w różnych tam wersjach skomponuje. Teraz ma Noela Gevora, natomiast Noel Gevor jest z nim aktualnie w sporze prawnym, o czym poinformował właśnie Federację WBC i Federacja WBC zgodziła się na pojedynek Rosicki kontra Peralta jako pojedynek o pas w wersji tymczasowej. Pierwotnie tego 7 grudnia w Kanadzie miał się z Rosickim, obowiązkowym challengerem, właśnie bić Noel Gevor. Natomiast no, on z tego pojedynku zrezygnował ze względu na te kłopoty prawne z Donem Kingiem i wskoczył w jego miejsce Jamil Alberto Peralta. Co ciekawe, Peralta i Rosicki już w przeszłości bili się ze sobą. Tamtą walkę niejednogłośnie na punkty wygrał Rosicki, natomiast werdykt był bardzo dyskusyjny, bo to Peralta był zawodnikiem lepszym w ringu. Zresztą być może pamiętacie, Peralta był swego czasu przymierzany do walki do finałowego eliminatora WBC z Michałem Cieślakiem. Tak się stało, że jednak Peralta zaboksuje o pas interim z Rosickim, ma szansę ten pojedynek wygrać i kto wie, być może w przyszłości Michał Cieślak z Peraltą zaboksuje już o mistrzowski tytuł albo w wersji interim, albo w wersji pełnej, bo zobaczymy, co będzie z Gevorem, który jest w sporze prawnym z Kingiem i nie wiadomo, czy zaraz on tego mistrzowskiego pasa przez te wszystkie kłopoty nie straci. Natomiast Michał Cieślak na razie musi wygrać swój pojedynek, on już w najbliższą sobotę boksuje z Dominikanczykiem Felixem Valerą na gali w Nosalowym Dworze w Zakopanem. To jest pojedynek taki na podtrzymanie formy, żeby zachować aktywność, no i żeby utrzymać tę wysoką pozycję w rankingu, bo kto nie boksuje, ten się w rankingach nie liczy. Można wypaść z rankingu, zresztą swego czasu całkiem niedawno. Pamiętacie, był ten dziwny pojedynek Adama Balskiego na gali we Lwowie. On był właśnie po to, żeby zachować jedynkę w kategorii Bridger, no i dzięki temu być może zaraz Adam Balski po abdykacji Lorenza Coelho'ego zaboksuje o mistrzowski pas z Kevinem Lereną. Także czasami, jak nie wychodzą walki o stawkę, to trzeba robić walki dla podtrzymania aktywności. Także taka jest to historia. Jamil Alberto Peralta kontra Rosicki o pas interim. Być może który z nich potem zostanie prawdziwym mistrzem, a potem być może Michał Cieślak. Trzymam za te kciuki, z którym z tych zawodników zaboksują mistrzostwo świata na tej gali w Zakopanem. Jeszcze wracając do tego eventu w ringu, pokaże się też Fiodor Czerkaszyn, który zaboksuje o pas WBC International w wadze średniej. Zwycięstwo w tym pojedynku ewentualne da Fiodorowi też wysoką pozycję w rankingu Federacji WBC, no bo tak to się odbywa, słuchajcie, płacicie opłaty sankcyjne za jakiś pasek, promotor płaci, wygrywacie pojedynek, dzięki temu awansujecie w rankingu. Tak wygląda ten boks zawodowy. Oprócz tego jeszcze Piotrek Łącz na gali, waga ciężka, oprócz tego jeszcze Laura Grzyb, nasza czołowa pięściarka, Janek Czerkrewicz, Josfani Garcia, także całkiem taka solidna karta walk. To najbliższą sobotę na gali w Zakopanem, gala grupy Knockout Promotions, a transmisja w TVP Sport. Pozostajemy sobie w temacie Federacji WBC, natomiast pójdziemy sobie z wagą do góry, do kategorii ciężkiej. Mówiłem tutaj, przed chwilą wspominałem o abdykacji Lorenza Okoliego z tronu kategorii Bridger. On tam pokonał Łukasza Rurańskiego, natomiast potraktował ten pasek jako trampolinę do wyższej kategorii wagowej. Zrezygnował z pasa WBC w kategorii Bridger. Miejmy nadzieję, że o ten pas zaboksuje z Kevinem Lereną Adam Balski. Natomiast no, echem tej decyzji Lorenza Okoliego jest fakt, że zadebiutował on w rankingu Federacji WBC w wadze ciężkiej i słuchajcie, aż na wysokiej piątej pozycji, także niewykluczone, że dzięki temu zwycięstwu w Rzeszowie nad Różańskim zaraz nam Lorenz Okoli o pas mistrzowski zaboksuje, bo słuchajcie, w rankingu nad Okolim, on jest piątką w tym rankingu WBC, sklasyfikowani są tylko Tyson Fury, który zaraz boksuje z Usykiem o trzy mistrzowskie pasy, w tym pas Federacji WBC. Potem jest Agit Kabayel i Martin Bakole, czyli dwaj pięściarze, którzy idą być może w inną stronę, bo oni teraz będą boksować finałowy eliminator Federacji IBF. Jeśli który z nich potem zaboksuje o pas IBF, tam będzie challengerem, to wypadnie siłą rzeczy z rankingu Federacji WBC. No i jeszcze powyżej o kolego jest Zhang
Gillet. Także bardzo ciekawa sytuacja Lorenza Colliego, który ma wrócić na ring na początku przyszłego roku, oczywiście w kategorii ciężkiej. Co ciekawe, mówi się, że być może rywalem Colliego będzie Fabio Worley, który ostatnio szturmem wdarł się do czołówki kategorii ciężkiej, demolując na gali w Riyadzie Frazera Clarka. On jest teraz siódemką, zaraz za Colliego w rankingu Federacji WBC, także być może taki pojedynek Lorenzo Colli kontra Fabio Worley. Jestem absolutnie na tak, obaj potężnie biją. Wydaje się, że Lorenzo Colli być może, miejmy nadzieję, już w tych wyższych kategoriach wagowych nie będzie takim clincherem, już pójdzie na całość, bo to też już dalszy etap kariery i dostaniemy fajną walkę. No ale na razie fakty są takie, że Lorenzo Colli debiutuje w wadze ciężkiej na pozycji numer 5. A teraz, moi drodzy, temat sportowo-obyczajowy będzie o Imane Khelif, czyli o tej kontrowersyjnej złotej medalistce Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Sprawę zapewne znacie. Imane Khelif zdobyła złoto, natomiast było wiele dyskusji, czy ona faktycznie jest kobietą. Rywalizowała z kobietami, ale przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu gruchnęła wiadomość podana przez IB, czyli przez bokserską federację, która jest skłócona z MKOL-em, że przeprowadzono przy okazji Mistrzostw Świata jakieś tam testy u Imane Khelif, też u innej pięściarki z Tajwanu, czyli rywalki Julii Szeremety w finale olimpijskim. Ona też zdobyła zresztą złoto w Paryżu. Przeprowadzono jakieś tam badania i te badania wykazały, że one w istocie kobietami nie są. Nie podane zostały do publicznej wiadomości wyniki tych badań konkretne i nie poinformowano też, jakie dokładnie to były badania, natomiast była taka ogólna informacja, że one nie są kobietami. MKOL podważył wyniki tych testów, zresztą te testy przez MKOL tego rodzaju, jeśli chodzi o przynależność płciową czy jakieś testy chromosomowe, nie są po prostu wykonywane, bo są uznawane za etyczne. Moim zdaniem nie do końca słusznie, bo jeśli tutaj wchodzi w grę bicie się po twarzy, robienie sobie krzywdy, to jednak powinniśmy mieć pewność co do przynależności płciowej zawodniczek, natomiast no, stanowisko jest takie, że to są testy nieetyczne, że to jest ingerowanie w prywatność sportsmenek, no i ostatecznie w trakcie Igrzysk Olimpijskich macie tylko ewentualnie robione te testy hormonalne i nic ponadto. No ale w każdym razie Imane Khelif ostatecznie wystartowała na Igrzyskach Olimpijskich, tak jak i Ling Yuting, obydwie zdobyły złoto. A teraz, proszę Państwa, Imane Khelif poinformowała, że prawdopodobnie przejdzie na zawodostwo w najbliższym czasie. Na razie jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji. Podobno ma wiele propozycji od promotorów boksu zawodowego i taką decyzję prawdopodobnie podejmie. No, sytuacja jest taka, że jeśli dalej boksem amatorskim zawiadować będzie IBA, no to tam już Imane Khelif w tym momencie nie ma powrotu, nie ma szans na start, więc albo zawiesi rękawic na koku, albo przejdzie na zawodostwo. No, taka jest co do niej prawda. Kto z nią podpisze kontrakt, zobaczymy. No, swego czasu, być może pamiętacie, Eddie Hearn twierdził, że jest wstępnie zainteresowany, no bo to jest zawodniczka, która biła wszystkie na Igrzyskach Olimpijskich, zdobyła złoto i było o niej głośno. Czasami taki negatywny elektorat też walki sprzedaje. No jeszcze Eddie Hearn tutaj też podkreślał, że no, w praktyce nie ma żadnych jakichś tam dowodów takich namacalnych, które były władze zwierzchnie aktualnie nad Imane Khelif jakoś tam podważyły jej przynależność płciową. Są te informacje od IBA, natomiast MKOL, któremu jest bliżej jednak do boksu zawodowego, stwierdził, że nic na rzeczy nie ma, że te badania są nieważne, nieetyczne i poddawał wątpliwość te badania. Dlatego Eddie Hearn stwierdził, że no być może po namysie tak, jest w stanie podpisać kontrakt z Imane Khelif. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ona na pewno już powrotu do IBY nie ma, jeśli IBA będzie boksem amatorskim zarządzać. Pytanie, jak się z tematem tej wątpliwości co do jej przynależności płciowej upora boks zawodowy. Zresztą pytanie, co to jest boks zawodowy, tak? Bo o ile boks amatorski ma póki co tam jedną tam siłę zwierzchnią w amatorce jest IBA, potem na Igrzyskach Olimpijskich jest MKOL, teraz się mówi jeszcze o innych ciałach, natomiast boks zawodowy jest całkowicie rozsypany. Tutaj mamy cztery federacje bokserskie, te duże, do tego mamy związki krajowe, związki jakieś kontynentalne, no i pytanie, jak nad tym nadzorować. Teoretycznie badania antydopingowe przeprowadza WADA, ta pisana przez V, natomiast i WADA przez V, i WADA przez W, one stanowczo stoją na stanowisku, i to też wcześniej artykułowały w przypadku Imane Khelif, że oni nie przeprowadzają badań płci. Oni robią tylko badania antydopingowe, czyli ewentualnie mogą je zbadać poziom hormonów, ale poziom hormonów zapewne będzie w normie, bo podobno nad tym tam pracują, żeby ten poziom hormonów był w normie. Także zobaczymy, jak zareagują na to rywalki ewentualne Imane Khelif, jeśli faktycznie podpisze kontrakt i co dalej z badaniami. Tak jak powiedziałem, WADA takich badań płci
sieci nie robi. Są badania antydopingowe, już nawet jeśli mówimy o badaniach hormonalnych, to są tylko w wybranych przypadkach przeprowadzane, nie zawsze, przy wybranych federacjach, przy wybranej randze walk. No w Polsce na przykład jest tak, że antydoping jest robiony przy walkach mistrzowskich oraz przy w jakichś tak, tam losowo wybranych walkach na gali. No, w innych krajach są inne reguły. W każdym razie jestem strasznie ciekaw, co będzie z tą Imane Khelif, jeśli ona podpisze kontrakt zawodowy. Będzie tam znowu, tak jak na olimpiadzie, na igrzyskach tłukła swojej rywalki na potęgę. No, co z tą kwestią płci? Uważam, że to jest problem, który należy rozwiązać. Absolutnie nie jestem, nie należę do tego grona ludzi, którzy krzyczą tam pokaż siusiaka albo przesądzają, że to jest mężczyzna, natomiast no też nie mam 100% pewności, czy jest to kobieta. No uważam, że jeśli jesteśmy na takim poziomie medycyny, że jest, można to zrobić dosyć prostym testem, to trzeba po prostu na to pozwolić. Tutaj w dyskusję na temat przynależności płciowej i kryteriów określenia płci nie będę wchodził, bo to nie jest temat na ten kanał. W tej prasówce to wszystko, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, buongiorno. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente, con una pasión.